Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Mistrzostwa Świata FIDE w szachach szybkich trwają. Dzień drugi: Jan Krzysztof Duda 3,5 punkta na 5, więc początek powiedzmy taki średni. Ale liczymy na więcej. 13 rund jest całkowicie w tym turnieju. Potem ruszają szachy błyskawiczne. W tym turnieju też jest wiele ciekawych perełeczek. Przedstawię jedną z nich pomiędzy Iwanem Czeparinowem a Raportem Richardem. Bardzo ciekawa, pouczająca, taktyczna partia. Z bardzo takim typowym motywem można powiedzieć, ale niełatwym. Zapraszam serdecznie. Można spać z krzesła po tych kombinacjach, które tutaj stosowały białe. Bardzo ciekawe podejście tego zawodnika z Bułgarii. Zapraszam. Ruch E4C6, odpowiedział Richard Raport, Bardzo sympatyczny zresztą gość. Skoczek na F3 i posunięcie D5 i ruch D3. Jest to taki ruch ciekawy, bo jeżeli czarne by wybiły na E4 i wybicie na E4 i po wybiciu Hetmanów, okazuje się, że taką Końcówka jest bardzo przyjemna białymi. I czarne musiałyby się bardzo dużo napocić, żeby utrzymać. To znaczy, na pewno na najwyższym poziomie jest utrzymać się łatwiej, ale z założenia tutaj białe wychodzą, że po prostu w tej końcówce gra się łatwo. Bardzo łatwo wyprowadzić sobie figury i złapać przestrzeń na skrzydle. Król może zawsze być w centrum, ale to już inna. Parakaloszy, moi drodzy. W tym momencie czarne zagrały Hetmanem na C7. Tutaj wiadomo, że raport nie chce iść na uproszczenia aż tak bardzo. Skoczek na C3. Nastąpiło wybicie i wybicie pionkiem. Niby nic nadzwyczajnego się póki co nie dzieje. Skoczek D7. I teraz takie ciekawe posunięcie, jedno z najlepszych w tym momencie. Ruch A4. Bardzo ciekawy i dobry ruch, dosyć szybko zagrany. To ma na celu y, przyblokowanie skrzydła hetmańskiego. Białe chcą złapać trochę przestrzeni i to czynią. To na pewno zapoczątkuje białym y, swobodną grę figurami. Skoczek z g na f6, goniec zagrywa na c4. Skoczek na b6, atak na gońca. Kulturalnie gońcem na b3 i goniec na G4. W tym układzie białe grają bardzo proste szachy i skuteczne. H3 po prostu odpędzamy gońca. Ten goniec nie ma lepszego wyboru jak wymienić tutaj się za skoczka, Bo jeżeli byśmy odeszli tym gońcem, to białe po prostu mają bardzo normalny ruch G4. Goniec na G6 i możliwe, że można atakować centrum poprzez ruch E5. Fakt, że goniec się otworzy. Nie ma to takiego ogromnego znaczenia, gdy skoczki zaczynają się plątać, więc tutaj białe by na pewno na to poszły. Jednak raport wie, o co chodzi i zbija na F3. Hetman zbija na F3. Oczywiście parę gońców jest po stronie białych, ale czarne też nie narzekają z uwagi na właśnie takie pionki i goniec, który między nimi swobodnie sobie może pykać, grać, stać, atakować i zajmować jakieś tam miejsce. Aczkolwiek myślę, że zwolennicy tutaj, e, większość osób wolałoby grać kolorem białym z uwagi na jednak parę gońców, trochę więcej przestrzeni. Goniec na g5, skoczek wrócił na d7, no raport słynie z tego też, że e, potrafi grać w szachy tak bardzo nietypowo i też to widać tutaj. Tutaj dobrym ruchem jest zagranie długiej roszady, ale e, tutaj e, Iwan postanowił zrobić krótką, goniec zagrał na d6, rozwojowy ruch wieża AD1, posunięcie H3 i goniec wrócił sobie swobodnie na E3. Słuchajcie, tak jak spojrzeć sobie na tę pozycje, no to co? Tutaj jest OK. Tutaj nic się wielkiego nie dzieje. Jak widać, każdy z nas na pewno jest w stanie grać podobne rzeczy, ale co ciekawe, tutaj silniczek woli troszeczkę czarne. W sumie dziwne, dziwna ocena, minus 021. Nie wiem dlaczego. Ale nieważne. G5 ze strony y, czarnych. No tak jak właśnie raport y, mówiłem prze, przed chwilą, że on y, lubi grać. Y, ciekawie, zobaczcie, jaki ma czas. Czas początkowy gra bardzo szybko G5, od razu próbuje atakować. Jednakże biały na spokojnie, wieża F na E1. I to też jest, słuchajcie. Niby jakiś tam błąd, wieża E1, ale ja, nie patrząc na silnik, stwierdzam, że to jest jak najbardziej zdrowe, dobre posunięcie. Przecież wieża świetnie tutaj może sobie kontrolować linię i mogą się pojawiać już motywy taktyczne. Wieża G8, co ciekawe, raport gra najlepsze posunięcia. Tutaj nie ma żadnych błędów. No i co teraz robi biały Goniec na D4 z atakiem od razu na skoczka i wieża na G6. Niestety ten ruch. Jest bardzo kiepski. Tutaj, niestety, czarne mogą wpaść w pułapkę zaraz, znaczy w problemy. Ale co należało pogonić z D4 zagrać czarnymi? Przede wszystkim walnąć G4 od razu, wykorzystać potencjał figur, które tutaj stoją, po wybiciu zbić skoczkiem i celować w punkt h 7. Mieć otwartą linię. I tutaj tak naprawdę jest białymi. Mocno nie ciekawie, bo za moment będzie zrobiona długa roszada. I to czarne mogą tutaj próbować wieść prym. Zwróćcie uwagę, że goniec już jest nieprzydatny, troszeczkę, bo strzela w ścianę. Skoczek może też próbować wejść do centrum. No, można powiedzieć taki mały samograj. Dziwne, że raport tak nie zagrał. Zagrał Wieżą, gdzie sytuacja się kompletnie już odwraca. I tutaj Białe zagrały Hetmanem na E2. No niestety oddają tutaj um, dobrą możliwość sobie, zabierają tak naprawdę, bo należało grać E5. Ale ruch na pewno nie jest prostym posunięciem. Niby widełki, ale nie zdobywamy tu materiału. W postaci zdobycia prostej figury, bo po tym posunięciu jest po prostu Hetman na przykład na E3. I po skoczek z F na D7, skoczek na E4. Tutaj chodzi o to, że ten skoczek złapał świetną placówkę w centrum, atakując tego gońca. I powiedzmy, że jak goniec by odszedł, pilnując dalej, no to skoczek subtelnie idzie sobie na G3. Dalej atakujemy tutaj skoczka, a po takim zagraniu. Spokojnie, wracamy sobie na przykład gońcem na C3, i pojawiają się plany na przykład zbicia na D6. Dlaczego by nie? E, tutaj czarne mogłyby być w poważnych tarapatach. Pełna dominacja białych za cenę pionka. Gońce świetnie grają, wieże świetnie grają, skoczek w gotowości w każde, z każdej strony, no i hetman, więc grać, takie pozycje nie umierać, cieszyć się szechami. Słuchajcie, no cóż, tak nie poszło w partii, niestety dla Białych. Nastąpiło Hetman E2. E, oczywiście tutaj białe nie wypuszczają jakiejś tam mm, ogromnej przewagi, nie przegrywają tej pozycji, e, tyle że miałyby świetną szansę na świetny rozwój. Skoczek zagrał na E5 w tym e, układzie. E, przepraszam no mocni Nie skoczek, tylko goniec. Wróć, Krzysztof. Goniec zagrał na E5, i teraz Iwan Czeparinow popisuje się bardzo, ale to bardzo ciekawym ruchem. Można sobie na przykład zatrzymać materiał i spróbować odgadnąć ruch białych. Kluczowy moment, moi drodzy, skoczek D5. Piękne posunięcie, ale co ciekawe, silnik mówi, że lubi czarne w tej sytuacji. Słuchajcie, to jest takie typowe posunięcie, które uderza w centrum i stara się rozbić pozycję króla. Daleko do tego jeszcze, bo są dwa pionki. Ale na przykład, jak ten, pionek, jak ten pionek wybije, to wybija ten, i siła rażenia ciężkich figur jest tutaj bardzo duża, więc trzeba bardzo uważać. Jednak, no co czarne zbijają dobrze na C5, na D5 pionkiem z C. Pionek odbija, goniec odbija na D4. To są wszystko jak najbardziej dobre posunięcia. W tym momencie po prostu białe mają figurkę mniej, nawet dwie na ten moment, ale. Jedną na pewno odbiją z atakiem, więc jeżeli czarne się wybronią, to jest dobrze. No i teraz tak: białe zbiły na E6 i teraz czarne pomyliły się katastrofalnie, zbijając na F2. To jest niby posunięcie takie narzucające się, no bo i tak ten koniec niby zginie, a weźmie chociaż sobie pionka. Ale nic z tych rzeczy, no to nie jest to takie do końca proste. Tutaj z zimną krwią należałoby zagrać skoczkiem na C5. I uwaga, jeżeli byśmy zbili tego pionka. To o czym ma wyobraźni? Król idzie na f8, a potem i tak zbijemy tego gońca, gdyż będziemy musieli zbić na d4. Dobra, przestawię. Bicie na f7, Król f8. Jeżeli bicie, bo trzeba, bo figury trzeba odbijać, to jest strzałka, strzałka i po Hetman f7 czarne. Spokojnie się konsolidują. Król zaraz zagra na pole g7, wejdzie wieża z obroną i jest dobrze czarnymi. Więc tak mogłoby być. Więc skoczek c5 byłby całkiem niezły, ale Jeżeli wieża zbiła od razu Na d4 To skoczek zbija na b3 Bicie na b3 Pionek by odbił, no i można powiedzieć, że białe to wchodzą jak w masełko W króla, ale króle f8 Okazuje się, że za bardzo nawet po hetman f5 Z atakiem e, i po hetman f7 I po wieża d6 I po król g7 nie widać dalszych takich sensownych kontynuacji. Oczywiście tutaj białe może nie mają aż tak ogromnego ryzyka, ale bardzo uważnie musiałyby grać. Jasne, że wieża może wejść tutaj, wtedy pewnie kolejna wieża wejdzie tu i tak troszeczkę stoi to jak żółwik, ale no cóż, no grać dalej by trzeba było. Silnik pewnie wie co robić, ale myślę, że białymi nie byłoby tak łatwo to kontynuować na wygraną. W tym momencie po biciu na E6 goniec jednak zbił na F2, Hetman odbił na F2 i Skoczek zagrał na C5. Trochę już za późno z uwagi na proste bicie. Król F8 i Hetman F5. Różnica właśnie polega na tym, że jeszcze jest goniec z pionkiem na F7, wierzy w gotowości i jest bezpośredni atak na wierze G6. Król zagrał na G7. Moi drodzy, w tym momencie Iwan Czeparinow popisał się wspaniałą. Taktyką. Jak zagrać białymi, żeby te pozycje wygrać? Otóż wieża E8. Przepiękny ruch. Chcemy dorobić Hetmana. Jeżeli skoczek zbija, no to jest mat w dwóch posunięciach. Bardzo szybko białe wygrywają. W momencie, gdy wieża zbija na E8, a tak też w partii poszło, to następuje ruch Hetman E6. Niesamowite zagranie. Tak też było w partii, moi drodzy. Po tym ruchu raport się poddał z prostego powodu: czy odbije król, czy odbije wieża? Bez znaczenia dla białych, powiedzmy, odbicie wieża to jest bicie wieży z dorobieniem skoczka. I okazuje się, że za chwilę zdobywamy figurę więcej. Raport to widział pod tą partię. I cóż, partia się skończyła fantastycznie dla Iwana Czeparinowa. Gratulujemy, bo nierzadko takie, nieczęsto takie pozycje, takie kombinacje się pojawiają. A my trzymamy kciuki również za Jana Krzysztofa Dudę, za Polaków. Moi drodzy, dziękuję za uwagę i do następnego odcinka z Mistrzostw Świata.